mówiłem ci! To będzie, nie 200 tysięcy, tylko 600 tysięcy do Lidla! Padł. Cześć, Weglecie, ekipa WK z tej strony. Przeprowadzka trwa. Bez pierdolenia. Zapraszamy, zobaczcie, tak, jak to wygląda. W tym filmie zobaczycie efekt końcowy całej przeprowadzki, ale teraz jeszcze jesteśmy na etapie, że wszystkie rzeczy transportowaliśmy od rana i chyba będziemy do nocy to robić. I tu szybko wam pokażemy, ale jeszcze wielu rzeczy nie ma, ale się w chuj zmieniło, dlatego postanowiliśmy nagrać od razu. Tu się nic nie zmieniło. Tak, tu się też nic nie zmieniło. Ale tu już wiemy, co się zmieniło, bo jest decyzja. Zmieniło się. Ale coś się zmieniło? Nie, chyba. A to może... Troszeczkę się zmieniło, tak? Chyba ta ścianka była. Ale jak szybko się zmieni konkretnie, to wtedy pokażę. I kolejny vlog to już będzie, jak to będzie studio. Saker jest na wakacjach, dlatego dzisiaj go z nami nie ma. No, tu zapadła decyzja, że będzie studio do nagrań, czyli to, co mieliśmy na siłowni z tą piankową ścianą. A to łóżko Błażeja jest tu? No, chyba nie, łóżko Błażeja też pokażę mu zaraz. Żarcik. Dojebałeś, żarcik, no. To jest biuro, biuro bez okna. Nawet nie zaglądaj tam, bo jest, są jakieś ten, dwa biurka i nie, na nich jest wszystko. Możesz zajrzeć oczywiście, nie pokaż, jest to pokój prezesa szwalni. Nic nie ukrywamy. Pana tak. Mirka, kierownik tak, szwalni. Mój tata prowadzi szwalnię, mam nadzieję, że nie dostanie depresji przy braku okna. Ale no co, my pracowaliśmy w piwnicy, także brak okna myślę, że nikomu nie zaszkodzi. Wiadomo, że nie można, nie? No to trudno. Myślę, że da radę. I tu szwalnia, może zajrzymy tak troszkę, co? Może się i więcej zajrzeć. Szwalnia to ma się do ruszenia. Od poniedziałku zaczynamy ze szwalnią. Jedziemy na górę, bo studio jest na dole, ale pokażemy, gdzie chcieliśmy początkowo umieścić nasze studio i okazało się, że ta decyzja byłaby pośrodkiem, z angielskiego house measure. A co my tutaj robimy? Konkrety, konkrety i jeszcze raz konkrety. I to wszystko dzisiaj było od rana przenoszone. Tutaj podłogi nie było ostatnio, jak nagrywaliśmy, wykładziny nie było, kanapy nie było, stolika. Ty, Paweł, przenosiłeś tutaj wszystko dzisiaj? Drzwi nie było. Ty to wszystko przeniosłeś? Nieskromnie powiem, że no nie. Ej, ekipa taka nam się trafiła. Konkrety, konkrety i jeszcze raz konkrety. Ale jaka jest faza z retrowacką? No, minęło kilka godzin, nie? Biuro jest już praktycznie, możesz robić. No, ale słuchajcie. Nawet nie zauważyłem z tego przejścia. Z piwnicy, nie? Do biura, biuro pierwsze nasze miało 25 metrów. Okej, z piwnicy do biura bierzemy busa, przenosimy się. Z biura 25 metrów na Sąchocką, pamiętacie, tam było 100 metrów. Dobra, na 3 razy przenieśliśmy się. Ale tyle rzeczy, ile teraz mamy, to jest, no nie dalibyśmy rady, byśmy chyba z tydzień to robili, a profesjonalna firma, widzicie, raz, dwa, mają doświadczenie, jeden dzień i mamy praktycznie całą firmę. Dzisiaj od rana biuro zostało, to co zobaczycie jeszcze zaraz, dzisiaj od rana jest przewożone, tak, więc jest bardzo dużo już poukładane. I a propos studia, chcieliśmy, trochę mamy te z lat 90. tam się urodziliśmy na przełomie niektórzy, trochę jeszcze tutaj wiecie, że ta oszczędność i chcieliśmy tak wyoszczędzić, że chcieliśmy tutaj zrobić gaming room i nagrywać gaming, a tutaj chcieliśmy zrobić studio. Ale no zaraz, studio jest tak ważnym elementem tego wszystkiego, że mówimy, kurwa, zaraz, odetchnijmy i się zastanówmy, czy to jest dobra decyzja. Będziemy tutaj spędzać czas, ktoś będzie chciał przyjść, z nami pogadać, będziemy się cisnąć. Mówimy, nie, nie może tak być, zrobimy studio na dole. I dlatego studio ma swoje duże pomieszczenie, czasami robimy live'y, będziemy chcieli robić więcej live'ów, więc też fajnie by było mieć większy komfort, mieć czym oddychać, a nie siedzieć zapoceni i zamulać, nie? Studio będzie, to jest bardzo dobra decyzja. Studio będzie 10 poziomów wyżej niż teraz jest, chociaż nam się podoba, mamy sentyment oczywiście do tamtego, ale będzie dużo większa wygoda. Nie będzie, kurde, rozładunku za ścianą, nie? I w ogóle i będzie klima. No to naprawdę. Pokażę, co ja przeniosłem manualnie. Musiałem teraz z Roburem, jak jechaliśmy, manualnie, ja tylko przeniosłem swój mieczyk, oczywiście z Kalifornii, z Disneylandu i X-Wing.
musiałem wziąć w łapę i na pasażerce przewoziłem, żeby się nie rozbił. A tak wszystko ekipa. No. Tam na przykład jeszcze się dużo zmieni, bo te luksfery są totalnie do wyjebania. O, te luksfery będą zakryte karton gipsem, będzie fajna ścianka wygłuszająca. Prawdopodobnie z LEDami, więc będzie fajny gamingowy klimat. No i chyba można lecieć dalej, tak? Ale to też chcielibyśmy wypierdolić, nie wiem czy nam pozwoli właściciel. Prawdopodobnie puścimy ten moment z filmu, że to jest zrobione po to, bo takie są przepisy, ale my planujemy to wypierdolić. Uważamy, że wystarczająco VAT-u płacimy i tak dalej, żeby nikt się nie przypierdolił o kawałek szkiełka. Niech nie pierdolą. Wszystko lecimy dalej. Jest. Nie no, przepisy robią z ludzi niepełnosprawne osoby. My wyszliśmy z piwnicy. Naprawdę. Biuro! To jest dla nas totalny luksus. Open space! Nawet jak gdzieś jest luksfera, gdzieś... Zachód! Czujecie pieniądz? Czujecie dolar? Wilk z Wall Street! To jest właśnie biuro. Bardzo fajny widok na trasie. Żeby się nie utopił w tych dolarach czasami. Wszędzie kartony, O, takie coś jako ciekawostka. Dziś kupiłem takie coś w Ikei. No naprawdę bardzo dobre i fajnie będzie oddzielać. Podoba mi się to. Ale to Koryna mi kazała kupić, bo kurwa, ona ma gusta. Kurwa, mówiłem ci! Nie 200 tysięcy, tylko 600 tysięcy do Lidla. Patrz. Wiesz, jak będą wkurwieni? Tu będziemy przypinać ważne rzeczy i w ogóle super. A owca coś tam gada. To nie słuchajcie. Tutaj Benza wkurwiony gada przez telefon z Lidlem. Tutaj Koryna wkurwiona, bo przyszła zła próbka ubrania i trzeba poprawić z nami i mówi tak, chłopaki, mamy spotkanie projektowe, zawsze w czwartki o godzinie 12. Tam jest zajęte, bo Jarek prowadzi rozmowę HR-ową. My wchodzimy tutaj i ustalamy ubrania. Tutaj albo na odwrót. Muszę dokupić dzisiaj drugą połówkę stołu, bo jest upośledzona salka konferencyjna. Jest Mati. Macie karteczki czasem, że Mati spakował wam? To jest on naprawdę istnieje. Lubicie Matiego naprawdę. Mati to nie fake, Mati istnieje. O, jak ładnie. I w co nie możemy uwierzyć? No, 5 lat temu, 6 lat temu byliśmy w tej piwnicy. Jakby ktoś nam powiedział, że wejdziemy do sali konferencyjnej, która jest większa od naszej piwnicy, jeszcze będzie klima, to kurde byśmy nie uwierzyli. Prawdopodobnie Robur by kazał takiemu człowiekowi wypierdalać, by tak nie wierzył w to. No, ale jest, nie? I ta sala, bo trzeba powiedzieć, nasza piwnica była dwa razy mniejsza, że to jest konkret. Tak, są szyby, fajnie się tutaj będzie siedziało, ale my, może o tym nie wiecie jeszcze, ale my serio dużo czasu spędzamy w sali konferencyjnej. Mamy sztywno ułożone spotkania projektowe, tutaj są rzeczy wyłożone i my mierzymy, pomysły robimy i tak dalej, na telewizorze coś tam sobie wyświetlamy i analizujemy. Więc serio to ta sala to nie jest bzdura, to jest cały czas konkret, konkret i jeszcze raz konkret. To jest te rzeczy, które mieliśmy już w firmie, ale tutaj jeszcze byśmy chcieli zrobić sprzęt do wideokonferencji. Lecimy co, na dół jeszcze, nie? Czekajcie, zrobimy test. Idzie Benza wkurwiony. Kurwa! Słychać. Bardzo dobrze, wiesz co? Ale nie dużo. Bo się zżywasz z całą firmą. Ale nie, że ty siedzisz w konferencyjnej, masz wyjebane. Przeżywasz każdego stanowisko. O kurwa, ten ma problem. Idziemy się zainteresować, co się dzieje. Idziemy. A może to po prostu ładnie wyglądało, dlatego to zrobiliśmy. Nie no, jestem podjarany. Tutaj pewnie... Już się nic nie zmieni za bardzo. Montażowy. Tylko już takie rzeczy, szczegóły, nie? Dział montażowy jest jeszcze under construction. Prawdopodobnie tutaj, jeżeli chodzi o to miejsce, to chyba jedyna rzecz to może na przykład napis duży wisieć w jakimś miejscu, nie? Ale wszystkie działy są w rozsypce, to jak wrócimy do vloga, to już będzie też ogromna zmiana. Tutaj też coś zrobimy, no te luksfery są fatalne. To szczerze wam powiem, że to jest jeszcze, jak
Jak jedziecie do Macedonii i czujecie, że Macedonia się zatrzymała jeszcze w latach 90., to to wszystko poszło do przodu, ale luksfery hamują całość, więc trzeba je albo zasłonić, albo wypierdolić. Owca, jakie miałeś luksfery w piwnicy? Nie było ich nawet. O, pardon? To, ale to już działa, nie wiedziałem. Kuchnia jadalnia bez zmian jest jeszcze. Nie, bez zmian. Musimy kupić krzesła i stoły w IKEA jeszcze. Będziemy przez weekend pewnie jeździć. Obsługa klienta chyba już w sumie sporo jest. Damian pracuje bardzo ciężko. Czy moglibyście troszkę ciszej mówić? Jasne, jasne. Idziemy. Nie przeszkadzamy mu. No i jest magazyn. I regałów nie było, jak nagrywaliśmy poprzednio, także są regały. Są stanowiska do pakowania. Dwa razy więcej stanowisk, 10. Myślimy, że no na wiele lat nam starczy ta powierzchnia magazynowa, bo jest magazyn dwa razy większy, dwa razy wyższy. W tle widzicie kierownika przeprowadzki, Korynę. Rozmawia o czymś z Matim. Jest gawełek nasz. I tutaj już towar się pojawił. To jest duża część naszego magazynu już. Jak widać, w ogóle na piętra jeszcze to nie doszło. Być może troszkę pierwszego piętra będzie zajęte, bo mamy jeszcze dodatkowy magazyn mały do przeniesienia, ale zapas jest bardzo duży. Bardzo się cieszę z tego zapasu, że nie będziemy się martwić w ogóle o miejsce i będzie wszystko w jednym. Duża siłka. Ja mam pytanie do widzów. Tylko jeszcze wytłumaczę tym, co widzieli wcześniejszego odcinka. Był plan, znaczy jest cały czas plan, żeby oddzielić magazyn od siłowni. Teraz 3 tygodnie będziemy bez tej ściany i zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dźwięk. No bo jak będziemy nagrywać, to wiadomo, my nie chcemy przeszkadzać magazynowi, oni nie mogą nam. Ale jeżeli byłoby ok, to jestem ciekawy, czy taki klimat, że ta siłownia by była połączona z magazynem, że widzowie by widzieli w tle i mieli poczucie, że ich paki są robione, a my nagrywamy sobie powiedzmy trening, czy to by nie było fajne? Mi się to podoba. I byście serio pomogli, wyrażając swoją opinię. Mi się to podoba, ale po prostu może się okazać, że nie możemy tego zrobić, bo jest takie echo, nie? No. Chociaż jakby wszędzie dookoła pianki były. Ciekawe, nie? Zobaczymy, to się wyjaśni w kolejnych tygodniach. Ale inaczej będzie, jak sprzęt wjedzie. Jeszcze coś tu na pierwsze piętro. Kilka palet. Maszyny, gumy, oktagon. Będzie mniejsze echo. No dobra, kończymy. Ale nie kończymy odcinka, no nie, tylko robimy to przejście.